do drugiej linii, a Smolarek jako skrzydłowy podchodzący pod Rasiaka. Walka tutaj, bark, Dudki, dobre wejście, Subasić i bramka! Absolutnie zaskakuje Subasić polską reprezentację. Po błędzie Dudki tracimy gola. Po błędzie Artura Boruca, który spodziewał się, że piłka będzie zagrana wzdłuż bramki. Takie bramki nie wolno tracić tak łatwo. Strzelić sobie, dać gola, naprawdę będzie bardzo trudno polskiej reprezentacji, tym bardziej, że niesieni przez kibiców Azerowie teraz będą uciekali się do każdego rodzaju fauli, wybijania piłek. To będzie trudny moment i egzamin teraz dla polskiego zespołu. Warto by było spojrzeć na powtórkę. Oto odbierający gratulacje Subasić od partnerów z ławki zastrzelonego gola. Troszkę zaskoczony Artur Boruc, który nie jest bez winy wraz z Dariuszem Dudką przy utracie tego gola. Zdecydowanie zawodnik chodzący ze skrzydła do krótkiego słupka nie może sobie pozwolić, tak jak widzimy w tej chwili. Tu był ruch do środka Boruca, który spodziewał się, że piłka będzie zagrana wzdłuż linii bramkowej. Ewidentny błąd naszego bramkarza. Łatwo sobie Subasić poradził z Dudką. Proszę, popatrzcie do samego końca, to nawet nie był przypadek. Czasami piłkarze chcą zagrać taką piłkę mocno i ta przelewając się po nodze wpada do siatki. Tutaj ewidentnie patrzył na Boruca, który wyszedł do środka, tak żeby przeciąć podanie. Niestety przeliczył się, jest to błąd naszego bramkarza. No i będzie teraz zdecydowanie trudniej po utracie bramki, choć wszystko jest absolutnie możliwe i w zasięgu polskiej reprezentacji. Od 5 minuty przegrywamy 0-1. Lewandowski. Przede wszystkim trzeba uporządkować grę. Nie pozwolić sobie na taki chaotyczny styl straty, jak teraz Subasić. Przerwana akcja, powrót Lewandowskiego. Oczywiście faul. Dobrze wyegzekwowany przez i wychwycony przez rumuńskiego arbitra Bulaja. Chyba niepotrzebnie, Grzegorz, tak chaotycznie rozgrywamy akcję. Tak, daliśmy przede wszystkim się zepchnąć i pierwsze momenty utrzymywali się Azerowie na naszej połowie. Oddali pierwszy, może nie groźny strzał, ale jednak z 18 metra. Tak naprawdę liczymy na to, że te piłki będą albo w rękach Boruca, lub będą rozstrzelane bardzo niecelnie. A tutaj się okazało, że pierwsza, jedna z kolejnych, powiedzmy, groźnych sytuacji kończy się od razu utratą gola. Naprawdę próba charakteru dla polskiego zespołu, bo oczywiście umiejętności nikt naszym nie zabierze, natomiast odpowiedzialności psychicznej to jest teraz najważniejsze, żeby nie dać się stłamsić i walczyć tutaj o każdą piłkę. Tutaj same umiejętności nie wystarczą, trzeba zostawić dużo serca i dużo woli walki każdego zawodnika. Subasić groźnie znowu wrzucił tam, chodził Gurbanow. Na razie zagubiona polska reprezentacja bez swojego stylu. Tak, dlatego że wydaje mi się, że jednym pomocnikiem na razie Lewandowskim, Maciek Żurawski nie zawsze wraca do tej środkowej linii, nie od razu wraca, kiedy piłka jest adresowana w środkową strefę. Ebi Smolarek ustawiony daleko. Na grę zupełnie inną. W takim ustawieniu, jak graliśmy z Rasiakiem i Żurawskim cofniętym, bardzo łatwo boki były asekrowane przez stoperów przeciwnika. W momencie, kiedy Saganowski wszedł razem z Rasiakiem, już tego nie było i zaczęły funkcjonować ataki ze zbocznych stref boiska i to spowodowało rzeczywiście, że Polska zasłużenie strzeliła bramki. Jurek, ty powiedziałeś rzecz ważną w trakcie drugiej połowy, bo oglądamy teraz bramki, że czasami ważne jest to, kogo nie ma, niż kto wchodzi. To jest właśnie to, co powiedział Jacek Gmoch przed chwilą, że zupełnie zmieniliśmy sposób gry, kiedy stanął Saganowski razem z Rasiakiem pod dwoma środkowymi obrońcami. Oni musieli skupić się właśnie na kryciu, a nie na asekuracji. I dlatego otworzyła się szansa właśnie dla Krzynówka, który był dzisiaj piłkarzem meczu. To, co on dzisiaj zrobił, świetne asysty, bramki. Można powiedzieć, że rzeczywiście jest to piłkarz numer jeden. Nie przypadkiem został dwa razy pod rządu znany najlepszym polskim piłkarzem. Jego umiejętności są znane. No i cieszyć się należy, że właśnie w tak trudnym meczu ten zawodnik przechylił szale zwycięstwa na naszą korzyść. Grając w zasadzie nowej pozycji. Na nowej pozycji, tak. 63. minuta, widzieliśmy na 1-1 Ebi Smolarek, 66. 2-1 Krzynówek i 89. Jacek Krzynówek, który znalazł sobie miejsce sam na boisku w drugiej połowie. No, ale Smolarek po prostu, jak wspomnieliśmy, pociągał, bo